Siemano, witam was w nowym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się na stronie CSGO Skins i będziemy sobie otwierali tutaj skrzynki z kolekcji Regular Cases. No i otworzymy sobie też, słuchajcie, tutaj najdroższą skrzynkę, jaka na CSGO Skins się znajduje. Nazywa się ona Amethyst Case i kosztuje 840 zł. Na dzisiejszy odcinek mamy 5972 zł, także za chwilkę przejdziemy sobie do openingu. Na początku jeszcze przypominam wam o tym plusiku. Jakbyście chcieli odebrać sobie fajne bonusy, to kliknijcie sobie go. Tutaj możecie wpisać kod IVERO, z nim dostajecie 10% bonusu przy doładowaniu konta i darmowe 2 zł 10 groszy na pierwszą skrzynkę. Także serdecznie polecam, możecie sobie skorzystać, kliknąć tutaj aktywuj. Po lewej stronie są metody płatności, także jakbyście chcieli coś wpłacać, to na przykład zaznaczacie sobie tutaj blik, wpisujecie kwotę, którą chcecie wpłacić i klikacie zapłać. Ja teraz przechodzę tutaj do openingu. Na początek myślę, że zaczniemy sobie od tych skrzynek, na przykład Elegant Case za 63 zł. Zobaczymy, co nam tutaj będzie fajnego leciało. Także 189 zł wydajemy na trzy takie pierwsze skrzynki. No i patrzymy, co sobie tutaj dostaniemy. USP Whiteout i Redline na początek to jest bardzo dobrze raczej. 355 zł. Już na samym początku, słuchajcie, taki fajny profit udało nam się zrobić. Lecimy w takim razie z kolejnymi trzema skrzynkami. No jak taki dobry początek tutaj jest, to myślę, że dobry znak. Teraz ile dostaliśmy? 192 zł, no ze skrzynek zdało 189, to i tak jest dobrze, to nadal mamy profit, 3 zł na plus jesteśmy. Teraz już chyba raczej będzie minus, z lepszych skinów jedynie Kałach, Redline, 67 zł i 107 łącznie. Ostatnie 3 skrzynki, w takim razie sobie otwórzmy. Teraz Redline, Konspiracja i Aug Momentum raczej na minus, 122 zł. W takim razie wracamy sobie, przejdźmy do kolejnej skrzynki. Teraz na przykład otwórzmy sobie Anarchy za 210 zł. Dwie takie skrzyneczki, 420 zł nas to kosztuje i patrzymy, co nam tu wypadnie. Decimator oraz AWP Chromatic Aberration, na pewno będzie minus, 215 zł, więc tak w zasadzie za jedną skrzynkę nam tylko tutaj zwróciło. Lecimy do następnej sobie. Teraz może otwórzmy tą Luxurious za 420 zł. No dzisiaj taki odcineczek, słuchajcie, trochę droższy można powiedzieć, bo będziemy takie właśnie droższe skrzynki otwierać. Teraz P250 tutaj nam wypada, Apeps Kurs, no i to kosztuje 126 zł. Jak na taką skrzynkę za 420, no to trochę średnio. Myślałem, że chociaż jakąś kostkę nam tutaj da, na przykład taką Blue Steel, to ile byśmy mieli? No 519 zł przynajmniej by było. A tutaj właśnie, no dużo mniej niż skrzynka kosztowała. Ale trudno, lecimy do kolejnej Royal Case teraz, 630 zł. No tutaj powiem wam, że już ładnie to wygląda, te skinki, które możemy tutaj trafić. Nawet AWP Dragon Lore jest do zdobycia, 0,009% szans mamy na tego skina. No ale to już kosztuje 30 tysięcy złotych, także gdyby coś takiego nam wypadło, to praktycznie można byłoby za to kupić sobie jakąś fajną furę. Tutaj tak samo Gold Arabeska, no 17 800, a ten haul to ile kosztował? 18, a no to właśnie, także też tutaj mega drogo. Jeszcze jest Karambit taki lore, 10 tysięcy złotych, no i jeszcze takie oto koski i rękawice. No zobaczymy, co nam tutaj wypadnie za te 630 zł. Mam nadzieję, że będzie to jakiś bardzo fajny skin. Doleciało do rękawic, więc tutaj przynajmniej będzie profit, chyba 1000 zł jakoś. 1862 nawet. Więc tutaj akurat bardzo, bardzo fajnie. Ta skrzynka fajnie nam zwróciła. Przechodzimy teraz do tej najdroższej, jaka na CSGO Skins jest, czyli Amethyst za 840 zł. No tutaj też piękne noże są do zdobycia. Mamy Butterflya Doppler Sapphire, także taki cały niebieski, 64 tysiące złotych. Ja nie mogę. Ile to w ogóle kosztuje? Tutaj jeszcze też M9 Bayonet Lore, ten Sapphire też 19 tysięcy złotych. No mega droga tutaj sprawa jest akurat, gdyby nam coś takiego wypadło. Huntsman Doppler 6900 zł, Ruby. Ale tutaj piękne skiny są. No zobaczymy, co nam wypadnie z takiej jednej skrzynki. Czy będzie koska? No jest, Ursus Ultrafiolet, także mamy profit chyba jakoś tutaj 2000, nie, 1260 nam wypadło. Ale to i tak fajnie, bardzo dobrze, że udało się tutaj wyjść na plus. Tak sobie to zostawimy, 2900 zł nam zostało. Może teraz przejdźmy sobie na bitewki i stwórzmy bitwę sobie z tymi skrzynkami droższymi. Także weźmy tego Amethyst. A nie, tu jest już 3% rubi. O kurczę, nie spodziewałem się, że tutaj jeszcze jest taka najdroższa skrzynka. Czy ja mogę ją sobie normalnie otworzyć? W takim razie zrobimy trochę inaczej, jeżeli tak będzie można.
Okej, można w ten sposób. 3%, czyli to jest najdroższa skrzynka na CSGO Skins. Dobra, no to taka mała zmiana, można powiedzieć. Znaczy, no nie mała, no bo 1680, a 800 zł to jest jednak duża zmiana dosyć. Ale dobra, no otwieramy sobie jedną taką skrzynkę, najdroższą, jaka na CSGO Skins jest możliwa do otworzenia. 1680 zł, 3% szans mamy tutaj na kosę. Także zobaczymy, czy uda nam się trafić. Tak dokładnie procentowo to jest chyba to teraz rozpisane tutaj, jest to zaktualizowane, tak. Także mamy 3% szans na M9 Bayonet Ruby. Tutaj jeszcze jest Butterfly Slaughter 1%, Talon 2% i Shadow Dodgersy 2%. Także łącznie mamy tutaj 8% szans na kosy i 92% na tą naklejkę. Zobaczymy, czy na 8% szans uda nam się trafić tutaj jakąś koskę. No to jest mega ciekawe. Byłoby fajnie, ale niestety nawet tutaj chyba koska żadna nie przeleciała, dopiero tam dalej była. Także trafiamy tutaj w lepkę. No i dużo na minus akurat wyszliśmy, ale przynajmniej słuchajcie, tą najdroższą skrzynkę sobie otworzyliśmy. Także ja to sobie teraz sprzedam. 1200 zł mi tutaj zostało. Za to stworzymy sobie, myślę, że bitewkę jakąś. Weźmy tutaj sobie jakieś droższe skrzynki. Ametyst może być. I co jeszcze możemy dorzucić do tego? Luxurious starczy 1260, no niestety nie starczy. No to Anarchy niech będzie, może nawet razy 2, też się nie uda. No to Beast jeszcze do tego, 1176 zł. Taka bitewka, słuchajcie, będzie tworzona. Zobaczymy, jak nam ta bitwa pójdzie. No miejmy nadzieję, że będzie wygrana, bo jednak trochę na tamtej poprzedniej skrzynce straciliśmy. Lecimy z pierwszą skrzyneczką. Tutaj na szczęście Shadow Dodgersy dla nas za 567 zł. Następna skrzynka. No i teraz rękawice dla bota, ale i tak nie wyszedł na prowadzenie, więc tyle dobrego. Ostatnia skrzynka decydująca, chyba raczej będziemy mieli wina, dokładnie, mamy wina. Także 1465 zł udało się tutaj wygrać. No i co, słuchajcie, ja będę ten odcineczek pewnie kończył. Mamy tutaj, myślę, że profit z tego odcinka. Te koski miałem już wcześniej, więc mogę w sumie sobie je teraz sprzedać tak pod koniec. Przed nagrywkami je miałem. Zobaczymy, ile z tego odcineczka mamy. 5709 zł. Także no jednak troszkę na minus wyszliśmy. Tam chyba jakoś 200, ale to nie jest jakiś duży minus. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał Wam się spodobał. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się, cześć!